Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie notorycznego nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego na Zakopiance między Krakowem a Myślenicami, pisze pan Łukasz. Niestety, znaczna większość kierowców nie stosuje się do przepisów i ograniczeń prędkości w okolicach przejść dla pieszych. Sprawdzimy więc, jak kierowcy zachowują się na tej słynnej drodze. Przed państwem Zakopianka Show. Zwróćmy uwagę, jak dzisiaj z pogodą, w jakich warunkach ruch się odbywa. Warunki są naprawdę trudne, mokro, ograniczona widoczność. Powinniśmy to brać pod uwagę i pamiętać o definicji prędkości bezpiecznej. Nie tylko limity prędkości. Definicja prędkości bezpiecznej ma w takich warunkach szczególnie istotne znaczenie, kapitalne znaczenie. I wyjeżdżamy z miasta, koniec obszaru zabudowanego, ale prędkość ograniczona do 70. No i pierwsze przejście dla pieszych o ruchu niekierowanym. Zwróćmy uwagę, 50, za moment ta prędkość będzie nas obowiązywać. I popatrzcie państwo, już znalazł się kierowca, który kompletnie nie zainteresował się tym ograniczeniem. Wyprzedził mnie, no jeszcze nie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, ale nie zastosował się do ograniczenia prędkości. Nawet nie chciał, nawet trochę nie zdjął nogi z gazu. Teraz mamy przez chwilę możliwość jazdy 100 na godzinę, ale czy w tych warunkach powinniśmy jechać 100? Nie, absolutnie nie. Nie jedźmy tak szybko. No i teraz 70 i kolejna 50 i kolejne ograniczenie związane z przejściem dla pieszych, odwołane przez skrzyżowanie. Patrzę, czy ta piesza chciałaby przejść? Tak, chciałaby. I pędzi samochód. Użyłem sygnału dźwiękowego, jak państwo słyszeliście, bo samochód nie wydawał się specjalnie zwalniać. No ale piesza przeszła, pozwoliliśmy jej przeżyć. A Audi popędziło w siną dal. Znowu na chwileczkę można tu jechać 100 na godzinę, ale to jest ten limit prędkości na warunki dobre. W tym momencie wchodzi definicja prędkości bezpiecznej, czyli myślę, że góra 80. Tym bardziej, że za chwilę 70, 50. Więc spokojnie, płynnie, no właśnie. I tutaj pewnie będziemy jechali poprawnie, bo ostrzeżenie o fotoradarze, ale nie, nawet to nie spowolniło kierowcy busa, popatrzcie państwo. To już będą wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych. Myślę o tym samochodzie Dacia Logi. No właśnie, po to tu jesteśmy, żeby pokazać, że to wszystko nie działa, że te ograniczenia prędkości nie działają, że dalej kierowcy za nic mają sobie zakaz wyprzedzania na czy bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Znowu będzie ograniczenie od miejsca tego już 70. Oczywiście Toyota Kombi się tym nie przejęła zupełnie. Podobnie Mondeo Kombi, tu na chwilkę odwołanie, bo skrzyżowanie, ale popatrzmy. Kolejne ograniczenia. Fotoradar pewnie uspokoi sytuację. Uspokoił aż nadto, popatrzcie państwo, jak hamują tamte pojazdy. Tutaj jest 70, dopiero tu jest 50, ale dobrze, no bo ta 50 przynajmniej w tym miejscu została zastosowana. No i za chwilkę zawrócę, pojedziemy z powrotem i zajmiemy się tymi skrzyżowaniami, tymi przejściami dla pieszych, które występują bliżej Krakowa i pokażemy, że to nie był jednostkowy przypadek, w którym wyprzedzano mnie, w którym nie redukowano prędkości. Wielu kierowców tak niestety jeździ. Jesteśmy z powrotem na Zakopiance, wracamy do Krakowa i kolejne przejście ruchu niekierowanym, kolejna 50 i kolejne wyprzedzania. Już tam na horyzoncie majaczą. Oczywiście Stilo nie zastosowało się do ograniczenia prędkości, wyprzedziło jeszcze w miejscu dozwolonym, no ale jedzie za szybko.
I znowu miejsce z fotoradarem, zobaczymy, jak zachowają się kierowcy. Niektórzy uważają, że ten fotoradar nie dotyczy. No i oczywiście wyprzedzanie na przejściu dla pieszych klasyczne przez ten samochód, który na platformie wozi inne samochody. Rozumiem, zawodowy kierowca, który totalnie lekceważy przepis. Chętnie bym go zapytał, dlaczego. No i 50. Ograniczamy prędkość. Skrzyżowanie niewidoczne. Ludzie często na nim przechodzą na drugą stronę jezdni. Bardzo niebezpieczne miejsce. No i co? I na samym skrzyżowaniu wyprzedza mnie ten stary Volkswagen Transporter. Czy on ma lepszy samochód? Czy on lepiej jeździ niż ja? Myślę o kierowcy tego samochodu. I znowu jestem wyprzedzany i może jadę z maksymalną dopuszczalną prędkością, ale na pewno fotoradar troszkę uspokoi sytuację. Owszem, uspokoił. No ale teraz jeszcze trzeba przyhamować, zwróćmy uwagę. Przejście dla pieszych i 50. Jak radar, to jest trochę lepiej. I przejście, które niestety jest położone w dole, więc my tutaj rozpędzeni. No jedziemy tak, jedziemy. Popatrzcie Państwo, 50, łagodnie wytracamy prędkość i oczywiście nie robią tego kierowcy na pasie lewym. Popatrzmy, kto nas wyprzedza. Zawodowi kierowcy, pędzący w siną dal, wywrotnymi, jak ten wysoki, z podwyższonym zakresem ładunku samochód. I to jest 50, proszę Państwa, tyle. Komuś się wydaje wolno, no ale tak wolno trzeba w związku z przejściem dla pieszych. I popatrzmy tylko. I co powiedzieć? Płakać. Tir. Dla tira jest to za wolno, popatrzcie Państwo. Nie powiem raz jeszcze, że opadają ręce, bo to byłoby nudne, ale jak przemówić do rozsądku tym kierowcom? Gdybyśmy pamiętali o tym, że jeżeli jest natężenie ruchu pieszych, mamy ograniczyć prędkość w celu nie narażania pieszych będących na przejściu bądź wchodzących na niebezpieczeństwo, to by tego typu oznakowania w ogóle nie trzeba było wprowadzać. Ono czasami może wydawać się niepotrzebne, no bo pieszych nie ma. Ale ponieważ nie stosujemy tego ogólnego przepisu, stąd organizator ruchu te 50 wprowadził i mamy je stosować. Koniec, kropka. Mamy je stosować. I dodatkowo zabrania się nam wyprzedzania na przejściach dla pieszych bezpośrednio przed nimi. Popatrzmy, mimo pełnego skrzyżowania, jak nie boi się ten kierowca Audi w tym miejscu jechać tak szybko, wyprzedzać. Nie widzi przez tych pieszych po lewej stronie, bo zasłaniają ich te pojazdy, które wyjeżdżały z podporządkowanej. Nie potrafię zrozumieć takiej jazdy. Na zakończenie pokażemy film od pana Romana, który twierdzi, że jazda po tej drodze jest aktem odwagi. Na szczęście nie dokonałem minimalnej zmiany toru jazdy, kiedy zostałem zaskoczony przez kierującego Golfem. Opisuje pan Roman niebezpieczną sytuację, w której uczestniczył. A inny nasz widz, pan Bogdan, sugeruje, że tam mogą pomóc tylko w większej ilości patrole pojazdami nieoznakowanymi. Czy faktycznie tylko dzięki restrykcjom sytuacja na Zakopiance może się poprawić? Portfel, jeszcze więcej promocji i tłumaczenia. Jak do nich dotrzeć? Niedługo Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Może jakieś rekolekcje dla tych kierowców wypadałoby urządzić. A tu widzieliście Państwo okiem kamery krzyż na drodze, prawda? To właśnie o tych osobach mówiłem, mówiąc o Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Trzecia niedziela listopada każdego roku. Dzień obchodzenia na całym świecie. Tak, niestety giniemy na polskich drogach. Te krzyże mają o tym komuś przypominać, ale nie przypominają, jak widać po niektórych wyczynach, po wielu wyczynach kierowców. No bo co, znowu 50, ograniczenie, jadę tak, jestem wyprzedzany bezpośrednio przed przejściem dla pieszych z większą prędkością, a przyspieszyć można dopiero w tym miejscu. Mamy absolutnie negatywny stosunek do przepisów. I kolejne przejście. No i kierowca się powstrzymał. Jest. Jest jedno zwycięstwo. Jest poprawna jazda tej czerwonej kiji. Przynajmniej tyle.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.